Jedliście już drwala? Dla mnie to nic specjalnego, ale pomyślałam, że mojemu chłopakowi zrobi się miło, jeśli przygotuję mu domową wersję. Zaczynamy oczywiście od żurawiny. Ja swoją zasypuję cukrem, a następnie wstawiam na gaz. Mój chłopak to prawdziwy mężczyzna, więc plastry nie mogą być tak cienkie jak kartka papieru. Żurawinę skraplam jeszcze delikatnie sokiem z cytryny. Plastry boczku smażymy na rozgrzanej patelni. Mój chłopak zapytał, czy zrobię jednego burgera dla jego koleżanki z pracy, dlatego specjalnie dla niej staram się dobrze wytopić tłuszcz z tego boczku. Mięso jedynie solę i dodaję też pieprz. Ser Camembert podzieliłam na dwie części. Niestety miałam tylko jedno opakowanie sera, więc ja po prostu zjem sobie wersję bez, a mój chłopak i jego koleżanka z pracy dostaną pełną wersję z serem Camembert. Ser obtoczyłam kolejno w bułce tartej, następnie w jajku, a na koniec znowu w bułce tartej. Ser smażymy na rozgrzanym oleju. Bułki posmarowałam sosem, który składał się z ketchupu, majonezu, musztardy oraz korniszonów. Na sos położyłam warstwę sałaty, a na to nasze gotowe burgery. Mój chłopak bardzo lubi połączenie żurawiny z mięsem, dlatego jej też tutaj nie żałuję. Na żurawinę ląduje kawałek sera Camembert. Na koniec jeszcze kilka plasterków korniszona. O kurde, ugryzłam burgera, który miał być dla koleżanki z pracy mojego chłopaka. To tyle na dziś, bye!